Jan Polkowski. Kim jestem? Już jakiś czas temu zarzuciłem próby zrozumienia siebie. Co jest najważniejszym osiągnięciem mojego życia? To, że się nie poddałem, choć w ciągu tych ponad 50 lat było parę dobrych okazji. W czym jestem dobry? W narzekaniu. Co jeszcze chcę osiągnąć? Chciałbym napisać co najmniej 2-tomową powieść Rzeka. Co chcę w sobie zmienić? Stawianie zawsze i wszystkiego na ostrzu noża. Najważniejszy dzień w moim życiu. Ten, w którym zrozumiałem wreszcie, kim jest dla mnie moja mama. Kim jest mój Bóg? Wyrozumiałem świadkiem moich niepowodzeń. Co powiedziałbym Bogu, gdybym teraz przed Nim stanął? Czy nie mógłby mocniej mnie wspierać? Moje wyobrażenie piekła. Józef Stalin, Kim Il-sen i Fidel Castro, rotacyjnie rządzący światem. Świat w tej chwili potrzebuje tego, co zawsze, prawdy. Moje pierwsze słowa do obcych. Dzień dobry Państwu. Epoka, w której chciałbym żyć. Żyję w wielu epokach. Najchętniej w XVII wieku i w XX. Co daje sława? Nic. Jak dbam o siebie? Paszę ziółkę i piję 3 razy dziennie. Sztuka to dla mnie ocalanie przed zalewem barbarzyństwa. Do czego potrzebni są nam artyści? Żeby ocalać język, dzięki któremu istniejemy. Jaki jest pański ulubiony dźwięk? Obój. Jaki dźwięk pana drażni? Płacz kobiety. Nie mógłbym żyć bez drzew. Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk? Przez wiele lat szkoła, która była koszmarem, teraz już nic. Zawsze śmieszy mnie. Jestem strasznie ponurym człowiekiem. Dar natury, który chciałbym posiadać. Latać. Słowo, którego nadużywam. To ja miałem rację. Zdanie o mnie, które zapamiętałem. Stanisława Barańczaka, Polkowski ma nieprzepartą chętkę mówienia prawdy. Dla miłości mogę zrobić czasem nic, a czasem wszystko. Osobie bliskiej nigdy nie wybaczę, że nie wie, kim jestem. Wolność to dla mnie żyć. Kim chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem? Sykomorą. To drzewo, które pamięta narodzenie Chrystusa. Obecny stan mojego umysłu. Nie da się tego opisać. Jak chciałbym umrzeć? We śnie. Kim chcę zostać w pamięci innych ludzi? To zostawiam tym ludziom.
Jan Polkowski, poeta, wydawca, dziennikarz. W pierwszej połowie lat 90. został redaktorem i wydawcą dziennika Czas Krakowski. Jest laureatem m.in. Nagrody Fundacji Kościelskich w Genewie.